Aha, tak. Kindly Chris Cross 2024. Minął chyba rok, odkąd mój Melex nie jeździ. Biedaczek stał na zewnątrz, śmiały się z niego dzieci. Dobra, teraz tak na serio. Minął chyba rok, odkąd mój Melex nie jeździ. Biedaczek stał na zewnątrz i nikt się nim nie interesował, ale w końcu przyszedł na niego czas. Zorganizowaliśmy też zbiórkę karmy dla zwierzaków ze schronisk i później przekazaliśmy zebrane rzeczy, pomagając psiakom i kociakom w tym trudnym dla nich czasie. Na deser pojedziemy zobaczyć, co tam słychać u Korwetty, która pojechała na malowanie. Witam was na tym kanale, ale witam was też oczywiście nowym odcineczku. Jak widzieliście na początku, ten odcinek nie skupia się tylko na jednej rzeczy. Będzie tu troszeczkę więcej, będzie to taki vlog, można powiedzieć, aktualizacyjny. Ale stwierdziłem, że takie vlogi powinny pojawiać się na tym kanale troszeczkę częściej, ponieważ pozwolą wam też troszeczkę wejść do mojego życia prywatnego. W tych vlogach będą zawierać się rzeczy, które w ostatnim czasie w moim życiu się zadziały, bądź aktualnie się dzieją, ale na przykład nie nadają się, żeby zrobić z nich konkretnie, no, jeden film. Dlatego będziemy sobie zbierać takie najważniejsze, najciekawsze rzeczy i przedstawiać je co jakiś czas właśnie w takich vlogach. No i na przykład ostatnio wróciliśmy z Laponii. Pojawił się z tego odcinek na kanale. Niestety przez pewne kwestie ten odcinek nie wyszedł tak, jakbym chciał. I nie chodzi tu akurat o tą dokładkę, ale o pewne kwestie, których już po prostu poruszał nie będę. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to na pewno w tym odcinku pojawiłoby się to, co w sumie mogę wam powiedzieć teraz. Zobaczcie, to jest moja piękna dokładka, która była w tym samochodzie. Tutaj z przodu elegancko była tak zamontowana. No i właśnie, była. Co się z nią stało? Niestety na drodze powrotnej w Rydze nazbierałem tutaj dosyć dużą ilość śniegu i to takiego mokrego śniegu połączonego z deszczem. No i ta dokładka, jak była tak zaczepiona w tym samochodzie, to się tak elegancko zawinęła do tyłu, tak, tam se wleciała, o, i tak se jechała, tak se podróżowała, co widać tutaj na załączonym obrazku, że tak właśnie było. No i po prostu ją zgubiłem. Zresztą emocje towarzyszące temu niefortunnemu zdarzeniu myślę, że można idealnie pokazać wam na tym filmiku. No elo, udało się dojechać do Rygi, ale niestety w nie takim nastroju, jakbym chciał dojechać, ponieważ pewna rzecz ponownie się rozwaliła. Nie wiem, czy ta sytuacja wymaga jeszcze jakiegoś komentarza. Co wyjazd, to nowa dokładka. O. Tyle mam z dokładki, tyle jest z dokładki, nie? Ja pierdolę, ostatni przystanek na naszej trasie. No, więc no, jakby powiedzieć, ta dokładka raczej już do niczego się nie nada, ale jakiś czas temu mój dobry przyjaciel, no, rozjechał mi dokładkę po prostu, oczywiście niechcący. Ona była tutaj totalnie rozdupcona. Natomiast ja podjąłem się tego i zacząłem ją naprawiać. Zobaczcie, jest wyszlifowana. No i tak sobie ratuję takie rzeczy. Myślę, że kilka osób zauważyło, że z przodu mieliśmy inne felgi, a z tyłu mamy inne felgi. Zobaczcie, to są moje felgi. Gdzie ona jest? O, jest! Jest! Pęknięta felga, normalnie tutaj. Widać tam, że jest tutaj elegancko trzaśnięta. No i tutaj jakby od razu pojawia się odpowiedź na moje pytania, które zadawałem sobie bardzo często. Dlaczego ucieka mi powietrze z prawej przedniej felgi? No więc jest odpowiedź. Niestety odpowiedź na to pytanie znalazłem dopiero dzień przed wyjazdem do Laponii. Jedynym sensownym rozwiązaniem było założenie właśnie starych felg, które no, są sprawne. No i dzięki temu na nich objechałem. I to by było na tyle w tym odcinku. Ostatnio motokoty wrzucili na swój kanał pewien odcinek, w którym instalują silnik z motocykla w Melexie. No, jakbym już gdzieś to widział. Ktoś coś takiego zrobił, ale nie do końca pamiętam kto. Wcale nie jestem zły, jestem wręcz podjarany, bo dzięki temu złapałem nową zajawę na to, żeby wskrzesić mojego Melexa i nagrać wspólny odcinek z motokotami. Pojawia się jedno najważniejsze pytanie. Co się dzieje z Melexem? Pewnego razu wpadliśmy na taki dziwny pomysł, a może by tak kupić Melexa? No i kupiliśmy. Ale jak ja to mam w zwyczaju, moje pojazdy odbiegają od tradycyjnych standardów, więc najpierw powstały pierwsze niewinne modyfikacje, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wpakowaliśmy do niego silnik z motocykla, a konkretnie z Kawasaki o mocy 80 koni mechanicznych. Przypominam, że wcześniej miał ich ponad 10 razy mniej. Chwilę nawet ten pojazd pojeździł, ale zdecydowanie potrzebował ulepszeń. No i tak sobie stał przez bardzo długi czas tutaj pod garażem. Zabieramy go na drugi garaż, bo jak wam wspomniałem, z tego garażu będziemy się powolutku już wyprowadzać. A ten pomysł z motokotami strasznie natknął mnie do tego, żeby wskrzesić życie w tego Melexa. Mamy tutaj silnik od motocykla, więc nie jest to byle co. Trzeba popracować nad napędem, bo to jest największa bolączka w tym momencie. Spróbujemy go odpalić na garażu. A jeżeli chodzi o E46, to chodźcie, pokażę. No właśnie, co z gruzem? Bo miał być na sprzedaż.
Podjąłem bardzo ciężką dla mnie decyzję, ale wydaje mi się, że nie było innego wyjścia. No to chciałem generalnie sprzedać ten wóz, który dawał mi no niezliczoną frajdę przez ostatni rok, ale właściwie to był taki pierwszy samochód, który nigdy miał nie być driftowozem. To miał być zwykły gruz, którego po prostu będziemy upalać w zimie, aż w pewnym momencie zadecydowałem, że jednak chciałbym mieć inny samochód do driftowania, bo jak wspomniałem, no on nigdy nie miał być po prostu driftowozem. No i dużo ludzi mi powiedziało, że w ogóle jakby to było coupé, a nie sedan, to by go wzięli w całości. No ale no jest sedanem, więc go nie wzięli, a ja podjąłem decyzję, że po prostu rozbiorę sobie go na części. No niestety przygoda gruzi się zakończyła. Nigdzie tego w sumie nie mówiłem, nikomu tego nie oznajmiałem. Nie ma, że 46. Łezka się wokół kręci, nie? Bo dużo miał frajdy, ale kurczę! Życie polega na tym, żeby upgrade'ować różne sytuacje. Ja właśnie upgrade'uję po pierwsze mojego skilla i mój samochód i kończę z tym, a będziemy budować nowiutki, inny samochód, coś bardziej japońskiego. Jeszcze sobie polatamy po. Zapakowanie go na lawetę, wbrew pozorom, nie było takie proste. Połowa z kół nie miała powietrza, a w dodatku opony były tak zimne, że aż sztywne. Do tego zardzewiały układ kierowniczy nie pozwolił ani milimetr ruszyć kołami. W sumie stał tu chyba rok i totalnie nikt się nim nie interesował. Ale udało się załadować wariata na lawetę i dojechać do drugiego garażu. Tylko teraz pytanie, jak go wrzucić do środka? Myślisz, że to się uda? Zjechać tak, ale czy coś więcej to zobaczymy. Kurczę, no długo stał i nic się z nim nie działo, więc jakby no... No nie, zobaczymy. Zastanawiam się, czy już otwierać bramę, jakby miał nie wyhamować. Czy jeszcze? Wnętrze korwety. To była inspiracja właśnie z foteli z Melexa. Jest ten sam wzór, ta sama kolorystyka. Jak na niego patrzę, to będzie taki hardcore, żeby go odgruzować, żeby go odpalić w ogóle. Wszystko jest zamarznięte. Potrzymam, żeby... A, bo te koła w ogóle tam stoją. Tak, czekam. Woli. Ty, bo nam bug odpada, ty! O, koła się wykupały. No i miła. To za wejdę. No więc jak się okazało, misją nie tylko było zdjęcie go z lawety, ale w ogóle wjechanie do garażu. Na szczęście udało się wpaść na genialny pomysł i użyliśmy podnośnika do wtargania go do środka. Ale to, co zobaczycie za chwilę, przechodzi ludzkie pojęcie. Nie róbcie tego w domu. Ja jestem pirotechnik i musiałem spróbować. O, trzeba byłoby jej ten, strzelać. Mamy z czego? Plaka mam. Plaka mam. Dobra, zróbmy to. Będzie wystrzało. Nie wiem, ja tego nigdy nie robiłem osobiście. Widziałem tylko jak ziomale robią, więc nie. Za mało. Kurde, prawie weszła. Ona się założyła. No. Dziecko, słuchajcie, dziecko. Dobra, ostatnie podejście. Depilacja ogniem. Koniec pokazów pirotechnicznych. To było tylko tak dla sprawdzenia, czy działa, bo na podnośnik i tak już była ostatnia prosta. W sumie to nie powiedziałem, a to dość ważne. Jaki jest na Melexa plan? Plan był prosty, spróbować go odpalić i upalić. Upalić go nie upalimy, nie ma szans. No więc jak nie ma szans, to trzeba lecieć dalej. Ogólnie do tego stanu Melex był robiony z nastawieniem, żeby tylko jeździł.
Ale jak to faktycznie ma jeździć, to trzeba dużo rzeczy zmodyfikować. Zaczęliśmy od zdejmowania kół, no i tego, co do wylotki jest w pierwszej kolejności, czyli napęd. No i zobaczcie, kurczę, to jest nasza autorska ośka, którą praktycznie sami zrobiliśmy z naszym zajebistym napinaczem. Silnik jest z motocykla i tak naprawdę łańcuch też wyjęliśmy z tego motocykla, a ośka została z Melexa, ta, która była. Jest tutaj mocno zmodyfikowana. Tarcza hamulcowa też jest w ogóle z motocykla. W każdym razie, najlepiej by to było zrobić tak, żeby takiego napinacza tu w ogóle nie było. Plan jest taki, żeby wydupcyć stąd całą tą ośkę, bo ona jest tragiczna i ja kupię po prostu gotową ośkę składa. No bo niby są jakieś amortyzatory, które już pewnie w ogóle swojej roli nie pełnią. Moim głównym celem w tym momencie jest zdjąć całe to zawieszenie, żebym sobie mógł to wymierzyć, zrobić zdjęcia i zwizualizować sobie, jakbym chciał zrobić to na nowo. Tak też zrobiłem. Cały napęd z tyłu trzymają dosłownie dwa resory piórowe. Dobra, udało się odkręcić wszystkie śruby. Tutaj jest luźne, tu jest luźne. Trzyma się tylko i wyłącznie na windzie, chodźcie z drugiej strony. Zjechało. Jak go teraz podniosę, to całe zawieszenie powinno zostać na ziemi. Tylko że trzyma nas jeszcze łańcuch, który fajnie by było zdjąć. O! Tak. Wszystko spadło w dół. Taki był plan. Pyk. Tu już nam przeszedł. Tak. Mamy pacjenta! Zajebiście tu ją. No bo niby są jakieś amortyzatory, które już pewnie w ogóle swojej roli nie pełnią. Dla tych, co nie wiedzą, amortyzator jak się go wciśnie, powinien powolutku, ale sam powinien się wypychać. Na tym polega praca amortyzatora. Jak widać na załączonym obrazku, nie ma amortyzatorów, więc po prostu montuję tutaj taką beleczkę. Przywiozę sobie spawereczkę z garażu. Tutaj normalnie beleczkę taką montuję. I na tej belce, albo od spodu, albo od góry, zamontujemy sobie całą ośkę odkłada, która ma już fabryczne mocowania. Więc wychodzi na to, że nie może być nic prostszego. Ja lubię, jak Krzychu tak mówi. Bo problem był taki, że wcześniej się męczyliśmy, żeby przerobić fabryczną ośkę. Zobaczcie, tutaj to jest fabryczna ośka z Melexa. To spawał mój tata, to spawałem ja. To widać, gdzie spawał tata, gdzie spawał synek, nie? No. Za bardzo się staraliśmy. Chcieliśmy to zrobić za dobrze. Przyszedł czas na zdemontowanie reszty zbędnych elementów, a więc opierania i konstrukcji dachu. Po tym zabraliśmy się za próbę odpalenia silnika, ale skutecznie przeszkadzał nam w tym uszkodzony czujnik luzu. No i Meleksik stoi tak, jak go zostawiliśmy wczoraj. Nie chciał nam wczoraj odpalić, ale Dawid, czyli gość, który pojawiał się u mnie na kanale bardzo często i ze mną budował w ogóle tego Melexa, generalnie troszeczkę bardziej zna się na motocyklach niż ja. No dobra, przyznajmy szczerze, ja się w ogóle nie znam na motocyklach. Jeżeli uda się go odpalić, to będzie zarąbisty etap. Wczoraj przeszukałem naprawdę internet bardzo intensywnie w poszukiwaniu głównie tutaj ośki, ale też pedału hamulca. Bo zobaczcie, nasz hamulec jest taki. I to jest hamulec z motocykla, a w motocyklu, wiecie, hamuje się ręką, więc ten skok też samej dźwigni jest dosyć mały. No i też niedużo siły trzeba przyłożyć, żeby wyhamować motocykl, ale motocykl jest też lekki. Mamy Melexa, który swoje waży, no i ten hamulec, no, naciskany nogą nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, dlatego tutaj trzeba wsadzić większy pedał i po prostu połączyć go z zaciskiem, tyle. Ale po chwili zjawił się i on. Coś tu nam się pojawia. O, jest. Moi drodzy, czy dzisiejszy odcinek zakończy się powodzeniem, jeżeli chodzi o Melexa? Założenie było takie, żeby go dzisiaj odpalić. Już słyszę ten dźwięk, jak nie kręci. No kurwa, kręci trochę i za chwilę. Hej, tyle. To. Dobrze działa, pali, to jest jeden problem mniej. Pali, to jest najważniejsze. Bo bez tego Melex nie pojedzie, a resztę damy radę zrobić. Żeński se zobacz, bo ty żeński masz przypalone. Jak se tak normalnie robię. Ty, faktycznie. Ty, to tam dobry był ten. No, materiał jest. Ściana tego ognia musiała być mocna tam. Ale nie, no kurczę, niebezpieczne, nie róbcie tego w domu, bo to niebezpieczne jest, ale tak czasami można normalnie koło założyć, czy oponę założyć na felę. No, czasami można, ale w tym wypadku
nie wyszło. W tym wypadku nie wyszło, bo koło było złe i opona też była zła. No i ogólnie wszystko było złe. Jedziemy teraz do Maria. Jedziemy, bo Skurczybyk ma dzisiaj urodziny i totalnie nic się nie spodziewa. Tak naprawdę nie spodziewał się tego. No co mi tam kupili? Jakiś megafon? Strój policyjny, megafon. No tak, bo Mario to generalnie od czasu do czasu, w pewnych etapach swojego życia, jest po prostu policjantem. No ale generalnie jedziemy mu zrobić taką niespodziankę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaka konspira obok twarzy. Podglądanie, czy kamera się już wyłączyła. Dobra, dobra. Wchodzimy i ja go walę od razu tym mułem. Ale lepiej, ja tu prawie przed drzwiami. Który pieprza? Nie, nie. Aha, myślałem, że wolar musi być. Wejdź i zostaw od taktyczu. Zobacz sobie na Messengerze, tylko musisz to wydrukować. Dobra, będzie. Dobra, będzie. O, jest królik. Jasny sygnał, spierdalamy. Teraz dostałem informację od Michała, tego ziomka, do którego zawieźliśmy korwetę, żeby pomalować jej elementy. No i poprosił mnie, żebym przywiózł mu przedni oraz tylny błotnik, żeby po prostu wszystko mógł ładniej ustawić, żeby mógł zobaczyć, jak te oryginalne błotniki leżą. Stwierdziłem, że skorzystam z okazji i do tego naszego vloga dorzucę jeszcze akcję po prostu taką uaktualniającą, co się dzieje z korwetą. I dlatego teraz jedziemy do Michała i zobaczcie w ogóle, jak to wszystko wyglądało. A korwetkę przewieziemy dzisiaj w innym stylu niż zazwyczaj. W stylu RS Garage. No, jeszcze raz. No kurwa. Nie no, trabancik jest najlepszy. Dawaj, dawaj trabancika, kliknij za to. Jak widać, a właściwie było słychać, za kilka tysięcy złotych można mieć dowolny samochód albo samolot. Ale wróćmy do początku, bo Michał wjechał przodem do garażu podziemnego chyba 10-metrowym zestawem i trzeba było to obrócić w jakiś sposób. Oczywiście do wyjazdu. To już sprawiło wiele problemów, ale wjechanie tak niskim autem na lawetę to już wyższa szkoła jazdy. Docelowo oczywiście auto będzie troszeczkę wyżej, ale poczekajmy na nowe koła. Dojechaliśmy już do AS Design Garage, gdzie chłopaki wykonują najlepszą robotę, jeżeli chodzi o jakieś blacharskie i lakiernicze sprawy. Wstępnie przegadaliśmy zakres prac, Michał powiedział, że walka będzie, ale tragedii nie ma. Jesteśmy u Michała. Podejdź, dzisiaj się osiągnąłem. Temat jest prosty. Potrzebujemy z oryginału wyciągnąć linię z pasu. Do oryginalnie jak... No i w tym momencie mikrofon powiedział, się nie nagrywam. Ale generalnie Michał potrzebował oryginalnych błotników i maski, żeby wszystko sprawdzić i tak samo ustawić nowe elementy. Dobra, to co, mówicie, że problemy z maską, tak? Naprawdę, szczerze. Ale ja wiem, że są z nią problemy, bo ja musiałem wycinać tu dziury, żeby w ogóle w te klipsy tutaj to się zmieściło, nie? To jest ona zła droga. Rada nadzorcza musiała zadecydować, co z maską. Ale spoko, o tym za chwilę. Ale jak już byłem na miejscu, to stwierdziłem, że też chcę mieć jakiś swój udział w tym etapie prac i wziąłem się za szlifowanie body, tak by idealnie zgrywało się z innymi elementami samochodu. Słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj koniec prac. Udało się tutaj mocno popracować nad
fragmentami błotników, żeby to wszystko było równiusieńko. Najbardziej chodziło tutaj, żeby jakby nie było takiego uskoku między drzwiami a błotnikiem. No teraz jest igiełka, igiełka jest naprawdę. Z drugiej strony troszeczkę więcej roboty, ale też już jest dużo zrobione. Już jest nawet git. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Z maską będziemy musieli pomyśleć, co z nią zrobić. Wpadnę jutro, przywiozę maskę chłopakom tutaj i zobaczymy, co się uda z tego zrobić. O! Dobra. Ty, przyłóż mi sobie ją od razu. Nie, ty widzę, że tutaj dajesz sobie radę, chyba że to takie lekkie jest. Stary towarzysz 30 kilo, ale po prostu jestem umięśniony. Ale ogólnie problem jest taki, że ta maska, którą kupiłem, średnio pasuje do tych błotników. Znaczy ona jest bardzo taka oklapnięta, nie chce się domykać na końcu. No i pomysł ogólnie jest taki, żeby tą maskę seryjną zostawić, ale ją troszeczkę zmodyfikować o ten dodatkowy garb, który jest w nowej. No jest lepsza, bo tutaj, bo tu jesteś w stanie ją jeszcze pod, tak, do góry podstawić. Zamek nawet możesz, wiesz, przybliżasz błotnika, tak, jesteśmy w domu, tak. Czyli wychodzi na to, że zostajemy przy tej masce, ale jeżeli uda się przy niej coś zmodyfikować, to zmodyfikujemy. Wrzucimy zderzek. No jest idealnie. No. No. Jest idealnie. Podjąłem decyzję taką, że zostawiamy fabryczną maskę. Nie wkładamy tej. A ci panowie biją się tam, bo... Jakby ktoś chciał, to będzie do sprzedania ta maska. Ona ogólnie jest git, ale nie pod ten pakiet poszerzek. Plus, jak spojrzałem teraz w ogóle na projekt mojej oklejki, to proszę państwa, tutaj zobaczcie, przez środek przebiega taki żółty garbik i po prostu nie byłoby go widać, jakby ten wlot był. No. Plus mniej roboty będzie. Dzięki. Dobra. No to dobra, to zostawiamy. Zostawiamy. Nie masz jeszcze tego oryginalnego błotniku? No mam. Dobra, to maska zostaje ta, która była i lecimy sobie dalej z tym projekcie. Dojechaliśmy do garażu, wsiadamy teraz w BM-eczkę, ponieważ jedziemy odwiedzić Minimajka w jego nowym sushi, więc zobaczycie sobie, jak suszka wygląda. Przy okazji my sobie zjemy, bo mamy puste brzuszki. I też w tym miejscu zaproszę was do ostatniego etapu w tym vlogu. Będzie to etap taki, nie wiem jak go nazwać, charytatywny może? Chociaż nie pomagamy ludziom, a zwierzakom. Zresztą zobaczycie sami. Lecimy do Minimajka. Minimajk ostatnio otworzył z kolegami sushi. Przyznam, że już raz byłem i szamka, z czystym sercem mówiąc, jest genialna. Ale za chwilę zobaczycie, jak wygląda. Serdecznie Kyoto House Sushi, wow. Tak jest, jesteśmy Minimajka, zapraszamy was bardzo serdecznie do tego miejsca, bo jest bardzo klimatycznie, jest zarąbiste jedzonko i za chwilę wam to pokażemy. Bo ja tutaj byłem, i na przykład wiesz co mnie przekonało? Ta zupka, którą ostatnio jadłem, to chyba była ta. Jedzonko jest wyśmienite. Mówię, bo byłem, zupka jest totalnym sztosem. Suszeczka. Taka jest, nie? Zrobimy recenzję? O, to jest dobre w ogóle, zrobimy recenzję, wystawimy... Przyjacielu, kochany, drugi, zapytaj się. No? Z kurczakiem czy z krewetką? Ja z kurczakiem. Zupka. Zupeczka. Powiem wam, po treningu ciężko zrozumieć. Wiem, czasami jak sobie potrenuję, to też jest taki ten... No ale za to mamy bardzo pyszną zupkę, która jest dla mnie... Zdowalona. Zajebiście wygląda, no. Smacznego. Smacznego. No i kreweteczki w panku. O, no tutaj spicy mayo. No i co? Mamy głos? Mamy chyba, nie? Zobaczcie, wypędzlowaliśmy wszystko aż do zera, do ostatniej kropelki, bo było tak pyszne. Ja tu zawsze powtarzam, zupka, palce lizać. Mógłbym ją jeść litrami. Jeżeli chodzi o sushi, powiem to po prostu wprost. Nie będę kłamał. Nie odwiedziłem zbyt wielu lokali, więc nie mam porównania. Sushi jem od niedawna, ale zdecydowanie tutaj jest najlepsze. Kurwa, tak ma być. On mnie do tego zmusił. Przenosimy się teraz do ostatniego etapu naszej podróży vlogowej i przenosimy się w tym momencie na drift stację, bo tam zorganizowaliśmy bardzo fajną zbióreczkę dla psiaków, charytatywną, i zobaczcie po prostu, jak to wyglądało. No i jakie pieski odwiedziliśmy. No nie, zobaczcie, jakie schroniska odwiedziliśmy, bo tam pieski były bardzo zadowolone. I kotki.
Jakoś kilka dni przed świętami zorganizowaliśmy taką zbióreczkę dla psiaków ze schronisk. Chłopaki co roku organizują taką zbiórkę i ja stwierdziłem, że dopinam się do nich i zrobimy coś dobrego dla zwierzaków, które łatwo nie mają w tym czasie. Zaczęliśmy od skromnego spocika na drift stacji, gdzie ludzie podrzucali nam karmę. Oprócz tego uruchomiliśmy też zbiórkę internetową i udało się zebrać 2,5 tysiąca złotych, no a później po świętach przyszedł czas, by tą karmę przekazać. Proszę Państwa, kontynuujemy naszą akcję pomagania psiakom. W ostatnim czasie niestety nie mogłem pojawić się na drift stacji, kiedy jeszcze były zbierane dodatkowe karmy w zamian za przejażdżki na fotelu pasażera, oczywiście bokiem. A teraz pokaż, ile mamy siana. Jest 2600. Tak, to jest cała kasa, którą moi drodzy wy wpłacaliście na zrzuteczkę. Mamy około 2600 zł, więc całkiem pokaźna kwota. I teraz w tym momencie idziemy za tą całą kasę kupić karmę. Tyle, ile się da. Dosyć tej karmy dużo już jest, ale jak dojedziemy na garaż, to wam pokażemy, ile tego jest tak naprawdę w całości. No i polecimy sobie do dwóch, tak? Schronisk. Tak. No. Lecimy sobie do dwóch schronisk i przekażemy im, no po połowie pewnie, nie? Po połowie każdemu. Psiaczki na pewno będą zadowolone i myślę, że to będzie też takie bardzo przyjemne zwieńczenie tego odcineczka. Dobra, dotarliśmy do mnie na garaży, który już poznaliście, a jeżeli nie, to zapraszam was do poprzedniego odcinka. Rozkładamy całą karmę tutaj przy moim samochodzie, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę jej jest, a później uderzamy prosto na schroniska. Kilo karmy, którą właśnie będziemy rozwozić na dwa schroniska. Fajnie. Mega super, bo ludzie przywieźli również dla kotków coś, dla psów, my kupiliśmy zabawki, więc no jest tego naprawdę, kurczę, bardzo dużo. Ja bym tak strzelał, to bym powiedział, że jest więcej niż tyle, ile wyliczyliśmy. Dotarliśmy, dostaliśmy też polecenie, żeby tutaj wszystko przed bramą zrzucić. Zobaczcie, no tutaj też jest potężna dostawa różnych karemek. Tutaj zobaczcie, tam z tyłu też są. Więc, wow! Więc część zrzucamy tutaj, a część w drugim schronisku, do którego jedziemy za chwilkę, jest oddalone o 10 minut stąd. Idzyk, lecimy na drugą miejscóweczkę, ale bym przygarnął takiego pieska, ale nie mogę, bo jestem sam w chacie i go nie wychowałbym, bo mnie nie ma w domu w ogóle, kurde, ale kiedyś pieseczka muszę fajnego sobie takiego mieć, bo kocham pieski. Dzięki wam, będę miała trochę więcej pieniędzy, żeby coś zainwestować. No i super, o to chodzi, nie? Także super, no bo widzicie, mieszkam też tak, no bo nie ma kasy, no bo wszystko idzie na zwierzaki. No i dobrze, misja zakończona sukcesem. Do następnego.